jest olchy, czyli inne drewno, szyjka z klonu i posłonica palisander, czyli generalnie to jest tylko to, co się już nam powtórzyło bodajże chyba w tym Harley Bentonie takim z prześwitującą taką fakturą, że olcha. No troszeczkę to inaczej brzmi. Ja mam na przykład ten tego Flame'a, to mam właśnie korpus olchy. Spoko gitara. I ta moja spoko jest, tylko że moja jest jeszcze podrasowana. 490, no to 490, no już prawie 500. Tu z kolei, proszę ja was, jedna chyba, no tak, to pewnie dlatego, że to jest takie moje, że tak powiem, zboczenie muzyczne, ponieważ ja jak widzę w ogóle taki rodzaj gitary, to od razu po prostu we mnie się gotuje, bo po prostu uwielbiam. Uwielbiam taką formę i kształt gitar. Tak, skupmy się najpierw na drewnie. Korpus lipa, zgadza się. Podstrunica Rosacer. Nie wiem, nawet pierwszy raz się spotkałem z tym. Ale gryf nie wiem z czego jest. A z klonu, przepraszam, nie z klonu. Dobra, spoko. Kształt jest taki Stratocaster, pomalowany na matowo, czyli taki jest. Trochę to się na pewno będzie wycierało z czasem, bo jest taki mat, ale później będzie błyszczał. Tutaj od razu muszę zaznaczyć, że jest no, mostek. Czekajcie, co oni tutaj napisali? Standardowy tremolo, aczkolwiek tutaj troszeczkę. No tak, to jest mostek tremolo, który nie jestem w stanie go przybliżyć. To jest taki mostek, że nie jestem go w stanie przybliżyć. Z tego co tutaj widzę, to jest taki sam mostek jednostronny jak w tych pozostałych modelach, więc właściwie jakbyśmy go wywalili, to byłoby całkiem spoko, no aczkolwiek, no nie wiem, musiałbym posłuchać jak ona brzmi. Ja na przykład jak robię, że sobie włączam też jakieś na YouTubie jakieś testy, jak ona brzmi, tak jak ja robię, nie? Że nieraz jakiś test gitary, żeby posłuchać, chociażby mieć jakikolwiek pogląd. Tutaj przetworniki trochę wyglądają jak przetworniki aktywne, te EMG albo Seymour Duncan AHB2. Napisali, że to są przetworniki wysokiej jakości. No dobra, wysokiej jakości, tylko żebyśmy musieli mniej więcej obadać jak ona brzmi. No kształt jest fajny, fajny, dość taki agresywny. No czarny osprzęt, przełącznik trójpozycyjny. No gdyby nie ten mostek, to naprawdę byłoby super, super wybór, aczkolwiek jak komuś się podoba, tak jak mówiłem, odkręcić mostek i odłożyć na bok i na takim można byłoby grać. No cena już prawie, że 500. Harley Benton Heavy, no prawda, to HWY Heavy Progress. Nie wiem czemu takie zdjęcia, wygląda jakby była uszkodzona, ale zobaczymy. Nic nie jest napisane, żeby było uszkodzone. No to widzicie, to mamy jakiś taki ciekawy model, bo to jest Crafter. Crafter, no to tak akurat rzadko się spotykam w ogóle z gitarami tej firmy. Crafter, dwa przetworniki. Taki specyficzny kolor, no i widać fakturę drewna. Bardzo mi przypomina gitarę PRS. Firma PRS robi właśnie takie i w takiej kolorystyce, i w takiej fakturze. No Dean też robi takie gitary. To akurat Deana żadnego nie natrafiliśmy. Fajna opcja jest też taka, tutaj jest od razu widać na zdjęciu, że tutaj nie ma tej blachy jak w pozostałych gitarach. Tylko że od razu jest wkręcone do korpusu. Myślę, że jakoś tam jest jeszcze może wzmocnione. W każdym razie tu nie przeszkadza jakby co, jakby się ocierało o brzuch czy o coś, jak była blacha. No aczkolwiek tamte blachy też tak nie przeszkadzają strasznie. Niech nudzę. O, mostek stały. Tune-O-Matic, tak jak w pozostałych, co widzieliśmy chyba tam Harley Benton. Przełącznik jest tutaj. Zwykle jest gdzieś tu, prawda? A tutaj jest przesunięty. No, dla jednych to jest wygodnie, dla innych to jest niewygodnie, no im przeszkadza. No, generalnie całkiem fajnie wygląda. 500 zł, bez złotówki. Sklep z Mielca.
Fajna, fajna gitara. Tu ja bym polecał. Epiphone SP, gitara elektryczna plus torba. Torba, to akurat musicie sobie zdawać sprawę, że ta torba to jest na gitarę klasyczną i to zwykły pokrowiec, który tam jest wart 20 zł. To zwykły taki, żeby nie wiem, woda nie nakapała, ale on jakbyśmy stuknęli, to gitara i tak się obije, bo tam nie ma żadnego wypełnienia, żadnej gąbki, więc właściwie to jest tak mało warty, że tak powiem, prezent. Co ty mamy? Korpus Topola. Jeszcze się z tym nie spotkaliśmy. Korpus Topola, gryf przekręcany, profil D, ale że z mahoniu. Gryf z mahoniu. Gryf z mahoniu. A postrunica? Postrunicy nie napisali. No nie napisali, ale tu mamy Epiphone Les Paul. Czyli to właściwie, no jak ktoś już zna markę Epiphone, to wiadomo, że tutaj już będzie jaranie się, że to jest Epiphone. Aczkolwiek no tutaj taki ubogi, prawda, dwa single, więc właściwie pozostałe Les Paul, które wam pokazywałem, to wszystkie właściwie miały dwa humbuckery, prawda? I pod gryfem, i pod mostkiem, a tutaj ma dwa pojedyncze. Nie wiem, czemu piszą wszyscy przystawki, jak to sposób przetwornik. Nie wiem, tu jeśli się komuś podoba, ok, ale tutaj szaleństwa jakiegoś nie będzie. No tutaj plusem jest to, że to jest Epiphone, że tak można powiedzieć, no marka. Marka Epiphone, to już właściwie, no widzicie, to już 500, to już jest najtaniej, jak się tutaj nam udało złapać. Nie wiem, ja bym średnio, no nie wiem, jak to, chyba że komuś naprawdę bardzo by zależało na tym. Tu mamy Epiphone LS Paul, czyli to jest to samo. To samo, tylko w innym wykończeniu. To jest to samo, tylko że też w innym jeszcze wykończeniu, inny kolor. Topola Mahoń. Nie wiem, czemu po strunicy nie napisali, czy to jest jeden kawałek drewna. Aha, pewnie jeden kawałek drewna, dlatego nie napisali. Tak samo w tej poprzedniej. No ale tak, Les Paul to jest, więc to niektórzy mogą bardzo się tym zajarać. 500 zł. Washburn Sona Master. Fajna nazwa. No tutaj tak, no tutaj standardowo jak w tych wcześniejszych modelach, co mieliśmy w wcześniejszych gitarach o takim kształcie, takim wyglądzie. Mostek znowu dwustronny, tremolo. Przepraszam, jednostronny, taki vintage. No, plusem jest to, że mamy ten humbucker tutaj, więc właściwie to jest jedyny plus, ale jak widzieliście wcześniej, były naprawdę tańsze modele, które były bardziej warte kupna niż ta, zdecydowanie. Nawet już nie będę na tym tutaj rozwodził. Tutaj gitara firmy Tenson, to jeszcze chyba nie mieliśmy tego modelu. No tutaj właściwie, no widzicie, co tutaj się dzieje. No tutaj jest standardowo, nie ma wajchy pokazanej, ale jest mostek właśnie tremolo jednostronny. Ten vintage tremolo, czyli w jedną stronę naciągany. I trzy single. Zdecydowanie mieliśmy lepszy wybór wcześniej, prawda? Więc tutaj też jakby powiem, odradzałbym, jeśli się trzymamy tych cen do 500 zł, prawda? To jest gitara właśnie firmy AXL. Kiedyś właśnie też nagrałem na takiej gitarze, zdecydowanie grałem. Starannie postarzony, tylko zastanawiam się, bo tych chyba by... Tak, tutaj ktoś widocznie kupił tą gitarę i po prostu sprzedaje, bo pewnie nie umie grać i sprzedaje. Pokrowiec bardzo fajny, no widać, że już pokrowiec pewnie by kosztował z 200. Śmieszny, ale widać, że no pokrowiec to już jest wypełniony pianką, zdecydowanie wypełniany pianką. Ma, że starannie postarzany, specjalnie postarzany. No nic nie napisane jest o tym pokrowcu. Ale tak, korpus lity mahoń, gryf lity mahoń, postrunica rosewood, czy drzewo różane. Rose. No, mostek Tune-O-Matic. Czyli taki jak tam mieliśmy. No ta gitara nówka, bo tutaj ten ktoś zaznaczył, że nowa, ale nówka tak faktycznie ze sklepu to by kosztowała jakieś 800-900 zł, więc właściwie to byłaby też jedna z takich
No, fajne, jeśli komuś się podoba coś takiego, to jest całkiem nieźle. To widzicie, że to jest taki model, który już bardzo przypomina typowego Les Paula, bo mamy tak, przełącznik mamy tutaj w tym miejscu, powiększę go. Przełącznik mamy w tym miejscu, w typowym Les Paulu właśnie zawsze jest w tym miejscu przełącznik. Tu mamy cztery gałki, dwie od głośności, dwie od barwy, prawda? Głośność, barwa, albo chyba, że inny układ, ale to standardowo tak robią. I każdy z nich dotyczy, te dwie dotyczą tego przetwornika, a te dwie dotyczą tego przetwornika. Tutaj napisane, że przetwornik jest zaprojektowany przez firmę EMG, aczkolwiek to też, no, to jest taka wiodąca firma, która robi przetworniki, szczególnie właśnie takie aktywne przetworniki, na przykład EMG 81 czy 85, których używają w Metalice, tam 80, czy 60, EMG 60. To są takie trzy takie wiodące modele, można powiedzieć, tej firmy. Oczywiście oni też pasywne robią przetworniki. A tutaj co prawda napisane, że zaprojektowany, więc nie do końca to jest tak, że to będzie takie super brzmienie jak oryginalnego EMG. Nie wiem, według mnie 500 zł. Jak już macie 500, to myślę, że można byłoby spróbować coś takiego wyłowić. Tylko wiadomo, to jest kwestia taka, że to jest ktoś sprzedaje, jeden gość to sprzedaje, prawda? Więc akurat taka gitara się może nie trafić. I właściwie nie powinienem o niej mówić, że to jest nowa. Dane co prawda jest do działu nowe gitary, ale to ja bym musiał to zrobić w tych jako używane mimo wszystko, bo to zdecydowanie ktoś kupił i sprzedaje. W każdym razie nowa gitara taka to pewnie gdzieś 900 byłaby, jakbyśmy tam już dalej szukali, nie? W cenie powyżej 500. No i VGS, tutaj jeszcze mamy taki zestaw. Przynajmniej tak to powinno być, bo guitar pack. Niestety... nietrafiony prezent, czyli znowu ktoś dał jako nowy. Nawet nie wiemy, dobra, to już w ogóle nawet nie podlega naszej dyskusji, ponieważ oni tutaj, no to jest cały pak, nawet nie wiem, czy ta gitara jest cała. Widać, że to jest mostek jednostronny tremolo i trzy single, czyli generalnie taki standardowy, standardowy zupełnie układ w gitarze. Nie wiemy, jakie drewno, nic nie wiemy. Jest wzmacniacz. No z tego co widzę, konstrukcja trochę przypomina takiego wzmacniacza Ibanez, który ja na przykład miałem, Tone Blaster. No nie wiem, jak to brzmi. Więc właściwie na tym śmiesznym akcencie, wielkim jak pudełko po gitarze ze wzmacniaczem, zakończę ten, przynajmniej jak na razie w tym momencie serię gitar na Allegro do 500 zł. Także czuwajcie, pilnujcie się i będziemy się widzieć w następnych różnych seriach, gdzie będę po prostu też różne sklepy będę brał na warsztat i będziemy po prostu po kolei jechali po różnych sklepach, żeby sobie po prostu zobaczyć, jak inne sklepy mają, jak to wygląda w innych sklepach muzycznych. Także dobra, trzymajcie się, papateczki, bądźcie dzielni i ćwiczcie. Gramy, nie śpimy, kurca. Marka.